W tym doświadczeniu przedstawimy chemiczne świetliki. W tym celu do kolby wlewam niewielką ilość stężonego roztworu amoniaku. Kolbę należy pozostawić na chwilę, aby amoniak miał czas odparować i wypełnić naczynie. Dodatkowo w drugiej kolbie przeprowadzam reakcję otrzymywania tlenu. Do 10% roztworu natlenku wodoru dodaję jodek potasu. Powstający gaz wprowadzam do kolby z amoniakiem. Teraz w płomieniu palnika rozgrzewam niewielką ilość tlenku bromu 3. Tlenek wprowadzam do kolby małymi porcjami. Zobaczmy efekt jeszcze raz z innego ujęcia. Opis przeprowadzonych reakcji znajdziesz na naszym blogu.